Monika i Rafał byli małżeństwem od 5 lat. Ich związek wydawał się wręcz idealny. Poznali się na studiach, gdzie oboje studiowali zarządzanie, a ich wspólne pasje oraz podobne podejście do życia sprawiły, że szybko zakochali się w sobie. Początkowo cieszyli się życiem pełnym przygód, podróży i marzeń o przyszłości, ale teraz stali na progu nowego etapu, oczekiwali narodzin swojego pierwszego dziecka. Monika siedziała na kanapie w salonie, delikatnie głaszcząc swój zaokrąglony brzuch. Ostatnie miesiące były dla niej trudne, ale każdy ruch dziecka przypominał jej, że zbliża się najpiękniejszy moment w jej życiu. Rafał wszedł do pokoju z kubkiem herbaty i usiadł obok niej. Czujesz, jak się rusza? Zapytała Monika, delikatnie uśmiechając się do męża. Rafał przyłożył rękę do jej brzucha, poczuł lekkie kopnięcie i zaśmiał się. Tak, to niesamowite. Nasz mały wojownik jest pełen energii. Monika spojrzała na niego z czułością, ale z nutką niepokoju. Czasami się martwię, czy sobie poradzimy. Zmieniłam się, przytyłam. Czy wciąż będziesz mnie kochać tak samo? Rafał zmarszczył brwi, lekko nie wobec tematu. Monika, to tylko chwilowe. Wracasz do formy po ciąży, nie ma się czym martwić. Choć słowa Rafała miały ją uspokoić, Monika czuła się coraz bardziej niepewna. Wiedziała, że jej ciało przeszło ogromne zmiany i miała nadzieję, że z czasem wróci do formy. Jednak Rafał, który wcześniej komplementował każdy jej krok, wydawał się coraz bardziej zdystansowany. Wieczorem, po tym jak Rafał wrócił do swojej pracy przy komputerze, Monika przeglądała swoje zdjęcia sprzed ciąży. Była szczupła, pełna energii, pewna siebie. Otworzyła szafę i wyciągnęła ulubioną sukienkę sprzed kilku lat. Kiedy ją przymierzyła, zauważyła, że materiał mocno opinał się na jej biodrach. Westchnęła ciężko i odłożyła sukienkę na wieszak, czując, jak jej pewność siebie powoli zanika. Muszę coś z tym zrobić, szepnęła sama do siebie. Po narodzinach syna, którego nazwali Aleksander, życie Moniki i Rafała zmieniło się o 180 stopni. Monika całkowicie poświęciła się opiece nad dzieckiem, które wymagało jej uwagi niemal przez całą dobę. Nieprzespane noce, karmienia i codzienne obowiązki sprawiły, że zaczęła czuć się przytłoczona. Tymczasem Rafał wracał do pracy i spędzał coraz więcej czasu poza domem. Rafał, czy mógłbyś mi pomóc z Olem? Zapytała któregoś dnia Monika, starając się ukryć zmęczenie. Rafał spojrzał na nią, nieco zaskoczony prośbą. Monika, wiesz, że mam dużo pracy. Wracam zmęczony, a ty jesteś przecież w domu cały dzień. Monika poczuła ukłucie złości. W domu, tak. Ale czy myślisz, że to nie jest praca? Cały dzień biegam za dzieckiem, karmiąc, przewijając i próbując znaleźć chwilę dla siebie. Rafał westchnął. Nie zrozum mnie źle, ale to ty chciałaś zostać z Olkiem. Praca w domu to nie to samo, co w biurze. Ja muszę zarabiać na nas. Te słowa wbiły się w serce Moniki niczym ostrze. Zamiast wsparcia, poczuła się jak ciężar dla swojego męża. Dni mijały, a ona coraz bardziej zamykała się w sobie, szukając ucieczki od codziennej monotonii. Patrzyła na siebie w lustrze i coraz częściej myślała, że straciła swoją dawną tożsamość. W ciągu dnia starała się nie zwracać uwagi na nieprzyjemne myśli. Zajmowała się synem, sprzątała, gotowała, próbowała być idealną żoną, jaką chciała być. Ale z każdym dniem czuła się coraz bardziej niewidzialna. Monika nadal próbowała się dopasować do nowej roli matki, ale jej relacja z Rafałem stawała się coraz bardziej napięta. Rafał, choć coraz bardziej zaangażowany w pracę, zdawał się oddalać od Moniki emocjonalnie. Rzadko spędzali czas razem, a każda próba rozmowy kończyła się zniecierpliwieniem ze strony Rafała. Pewnego wieczoru, kiedy Monika przygotowywała kolację, Rafał wszedł do kuchni z telefonem przy uchu. Rozmawiał z kimś z pracy, śmiejąc się i żartując. Kiedy skończył rozmowę, Monika zebrała odwagę, by zapytać. Rafał, może byśmy wyszli gdzieś razem w weekend? Zostawimy Olka u mojej mamy, a my spędzimy czas we dwoje, jak kiedyś. Rafał podniósł na nią wzrok, ale jego twarz nie wyrażała entuzjazmu. Monika, nie wiem, czy to dobry pomysł. Wiesz, że teraz mam sporo na głowie w pracy. Poza tym, ty wciąż masz mało czasu dla siebie. Może lepiej, żebyś trochę odpoczęła sama. Monika poczuła, jak zapach przygotowywanej potrawy przestaje do niej docierać.
Nie chodzi o to, że potrzebuję odpoczynku. Chcę spędzić czas z tobą, Rafał. Rafał unikał jej spojrzenia, krzątając się po kuchni. Może kiedy indziej. Monika odwróciła się do kuchenki, zaskoczona i przygnębiona. Coraz częściej zauważała, że Rafał nie widzi jej już jako partnerki, tylko jak kogoś, kto jest obok, ale nieważny. Kilka dni później Rafał oznajmił, że firma organizuje wielkie przyjęcie integracyjne i że zamierza wziąć w nim udział. Monika natychmiast poczuła dreszczyk ekscytacji. Może mogłabym pójść z tobą? Zapytała, uśmiechając się do niego, mając nadzieję na wspólne wyjście. Rafał jednak skrzywił się lekko. Monika, nie wiem, czy to dobry pomysł. Wiesz, to raczej formalne spotkanie. Nie chcę, żebyś czuła się niekomfortowo. Jej serce zamarło. Niekomfortowo? Dlaczego miałabym się czuć niekomfortowo? To tylko, wiesz, wszyscy moi koledzy. Zresztą, nie chcę, żebyś się czuła tam źle. Spotkania biznesowe to nie zabawa. Monika czuła, że Rafał wstydzi się jej. Nie chciała, by te myśli stały się rzeczywistością, ale jego słowa były dla niej jak nóż. Monika długo zastanawiała się, czy rzeczywiście powinna zrezygnować z udziału w przyjęciu firmowym Rafała. Chciała udowodnić sobie i jemu, że wciąż jest tą samą, pełną energii kobietą, którą kiedyś poznał. Postanowiła więc pójść, mimo że Rafał wyraźnie sugerował inaczej. W dniu przyjęcia Monika starannie się przygotowała. Wybrała elegancką, prostą sukienkę, którą miała nadzieję, że nie przyciągnie negatywnej uwagi. Ułożyła włosy, nałożyła lekki makijaż i ruszyła do hotelu. Kiedy Monika weszła do sali, w której odbywało się przyjęcie, od razu poczuła na sobie spojrzenia innych gości. Czuła się niepewnie, ale próbowała zachować spokój i udawać, że to dla niej normalne. Jej wzrok od razu padł na Rafała, który stał w grupie swoich kolegów z pracy, śmiejąc się i rozmawiając. Postanowiła podejść do niego z uśmiechem na twarzy, mając nadzieję, że będzie zaskoczony, ale w pozytywny sposób. Cześć, kochanie, powiedziała cicho, gdy znalazła się obok Rafała. Rafał odwrócił się w jej stronę, a jego uśmiech natychmiast zbladł. Widziała, jak jego twarz zesztywniała. Monika? Co ty tu robisz? Zapytał tonem, który ją przeszył. Chciałam ci towarzyszyć. Przecież mówiłeś, że to spotkanie firmowe, pomyślałam, że miło by było spędzić razem czas, odpowiedziała, próbując zapanować nad emocjami. Jednak reakcja Rafała była zimna i ostra. Spojrzał na swoich kolegów, którzy czekali na jego odpowiedź. Jeden z nich, uśmiechając się uprzejmie, zwrócił się do Rafała, nie przedstawisz nam swojej towarzyszki. Monika spodziewała się, że Rafał z dumą powie, że to jego żona, ale to, co usłyszała, sprawiło, że zamarła. To jest Monika, moja asystentka, powiedział Rafał z wymuszonym uśmiechem. Monika poczuła, jak świat wokół niej przestał istnieć. Wszystko się rozmyło, widziała tylko twarze zebranych wokół nich ludzi, słyszała ich uprzejme, ale zdawkowe komentarze. Nie mogła uwierzyć, że Rafał, jej własny mąż, przedstawił ją jako kogoś, kto dla niego pracuje, zamiast jako swoją żonę. Serce biło jej szybko, a w głowie brzmiały jedynie słowa asystentka. Asystentka? Wyszeptała, prawie nieświadoma, że powiedziała to na głos. Rafał, czując narastające napięcie, próbował ją uspokoić, ale jego ton był zbyt zdawkowy, zbyt chłodny. Monika, nie teraz. Porozmawiamy później, dobrze? To później było dla Moniki jak kolejny cios. Była upokorzona, zraniona i zła. Zanim zdążyła powiedzieć cokolwiek więcej, odwróciła się napięcie i wybiegła z sali, nie mogąc już dłużej wytrzymać tego poniżenia. W jej oczach zbierały się łzy, a każdy krok, który oddalał ją od tej sceny, był dla niej jak ucieczka przed własnym bólem. Noc po przyjęciu była dla Moniki bezsenna. Wróciła do domu, próbując nie obudzić Aleksandra, który spał w pokoju obok. Usiadła na kanapie i patrzyła na drzwi, czekając na powrót Rafała, ale on się nie pojawił. Gdy nadeszła świt, postanowiła, że coś musi się zmienić. Nie mogę tak dłużej żyć, szepnęła do siebie, patrząc na swoje odbicie w oknie. W jej oczach odbijał się ból, ale także determinacja. Wiedziała, że musi podjąć trudną decyzję. Związek, który kiedyś był dla niej oparciem, teraz stał się źródłem cierpienia.
Przestała być dla Rafała partnerką, stała się kimś, kogo on się wstydził. Nie mogła dłużej ignorować swoich uczuć ani udawać, że wszystko jest w porządku. Ostatnie miesiące tylko pogłębiły przepaść między nimi, a jej serce mówiło, że zasługuje na coś więcej. Kilka dni później Monika postanowiła porozmawiać z Martą, swoją najlepszą przyjaciółką, która zawsze była jej wsparciem. Spotkały się w kawiarni, gdzie Monika opowiedziała jej o wszystkim, co się wydarzyło. Marta, nie wiem, co mam robić. Rafał wstydzi się mnie. Przedstawił mnie jako swoją asystentkę. Jakbym była kimś obcym. Już nie jestem dla niego ważna. Marta słuchała z uwagą, a kiedy Monika skończyła, położyła rękę na jej dłoni. Monika, nie możesz pozwolić, żeby Rafał traktował cię w ten sposób. Zawsze byłaś silną, niezależną kobietą. Może to moment, w którym powinnaś postawić siebie na pierwszym miejscu? Monika spuściła wzrok, próbując ukryć łzy. Ale co z Aleksandrem? On potrzebuje ojca. Aleksander potrzebuje szczęśliwej matki. A ty nie jesteś szczęśliwa, Monika. Jeśli Rafał nie potrafi cię docenić, to on sam stracił najcenniejsze, co miał. Te słowa wstrząsnęły Moniką. Wiedziała, że Marta miała rację, ale podjęcie takiej decyzji było trudne. Jednak z każdą chwilą zaczynała rozumieć, że jej życie nie może kręcić się wokół kogoś, kto ją niszczy emocjonalnie. Musiała zrobić to dla siebie i dla Aleksandra. Kilka dni później Monika spakowała najważniejsze rzeczy i zabrała Aleksandra do mieszkania swojej matki. Gdy Rafał wrócił do domu, zastał puste pokoje i list na stole. Monika w nim napisała: Rafał, wyprowadziłam się. Zabrałam Aleksandra, bo potrzebujemy czasu, aby pomyśleć o tym, co dalej. Nie jestem już tą samą osobą, którą byłam, gdy się poznaliśmy. Ty również się zmieniłeś. Czas, byśmy oboje zastanowili się nad tym, co naprawdę jest dla nas ważne. Rafał czytał te słowa z narastającym gniewem, ale i niedowierzaniem. Jak mogła to zrobić? Pomyślał. Zrozumiał jednak, że jego zachowanie przyczyniło się do tego wszystkiego. Poczuł ukłucie straty, ale nie potrafił jeszcze przyznać się do winy. Monika, tymczasem, zamieszkała u swojej matki, która przyjęła ją z otwartymi ramionami. Zawsze możesz na mnie liczyć, córeczko, powiedziała ciepło, gdy Monika weszła z walizką i Aleksandrem w ramionach. Dziękuję, mamo, odpowiedziała Monika, czując ogromne wsparcie. Wiedziała, że teraz zaczyna się dla niej nowy rozdział. Miała przed sobą długą drogę, ale po raz pierwszy od miesięcy poczuła, że jest w stanie zawalczyć o siebie. Z każdym dniem Monika stawiała małe kroki ku odbudowie swojego życia. Najpierw zaczęła dbać o swoje zdrowie fizyczne, zapisując się na zajęcia fitness i starając się zdrowo odżywiać. Małe zmiany przynosiły jej poczucie kontroli nad swoim życiem. Czuła, że wraca do formy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. W tym czasie jej myśli często wracały do Rafała. Zastanawiała się, czy on w ogóle zauważył jej odejście. Ale za każdym razem, gdy te myśli się pojawiały, Monika przypominała sobie o bólu, który jej zadał. To było dla niej przypomnienie, dlaczego musiała odejść. Nie chciała wracać do przeszłości, teraz liczyła się tylko przyszłość, którą miała zbudować na nowo. Kiedy Monika zamieszkała u matki, postanowiła, że całkowicie poświęci się odbudowie swojego życia. Najważniejsze było dla niej odnalezienie na nowo swojej tożsamości, poczucia wartości, które straciła przez ostatnie lata. Wiedziała, że aby być dobrą matką dla Aleksandra, musi najpierw odnaleźć spokój w sobie. Pierwszym krokiem, który postanowiła zrobić, była praca nad swoim zdrowiem fizycznym. Wiedziała, że nie tylko po ciąży, ale i przez ostatnie miesiące zaniedbała siebie, pozwalając, by zmartwienia i smutek wpłynęły na jej wygląd i samopoczucie. Zapisała się na lokalne zajęcia fitness, które odbywały się 3 razy w tygodniu. Chcę czuć się silniejsza, mamo, powiedziała pewnego dnia Monika, zakładając strój sportowy. Jej matka, siedząc przy stole kuchennym, uśmiechnęła się ciepło. Zawsze byłaś silna, Moniko, tylko zapomniałaś o tym na chwilę. Zobaczysz, że te zajęcia dobrze ci zrobią. Monika poczuła falę nadziei. Kiedy wróciła z pierwszych zajęć fitness, była zmęczona, ale w pozytywnym sensie. Czuła, że zrobiła coś dobrego dla siebie, coś, co pomogło jej przypomnieć, jak ważne jest dbanie o siebie, zarówno fizycznie, jak i psychicznie.
Następne tygodnie były dla niej czasem intensywnej pracy nad swoim ciałem i zdrowiem. Zaczęła również zdrowo się odżywiać, eliminując z diety ciężkie i niezdrowe potrawy, które często jadła z braku czasu. Choć proces zmian nie był łatwy, Monika widziała pierwsze efekty zarówno na swoim ciele, jak i w samopoczuciu. Ale oprócz fizycznej zmiany, Monika wiedziała, że musi również zadbać o swoją przyszłość zawodową. Odkąd urodziła Aleksandra, nie wróciła do pracy, co sprawiło, że czuła się zależna finansowo od Rafała. Teraz jednak postanowiła, że to musi się zmienić. Muszę wrócić do pracy. Nie mogę dłużej być zależna od kogokolwiek, powiedziała pewnego dnia matce, gdy rozmawiały przy herbacie. Chcę być niezależna i zapewnić Aleksandrowi stabilność. Masz rację, odpowiedziała matka. Ale pamiętaj, że nikt nie wymaga od ciebie, byś robiła wszystko naraz. Daj sobie czas. Monika jednak była zdeterminowana. Zaczęła przeglądać oferty pracy i wysyłać swoje CV do firm, które mogłyby docenić jej doświadczenie z czasów, kiedy pracowała przed ciążą. Wiedziała, że ma dużo do zaoferowania, była ambitna, zdyscyplinowana i miała doświadczenie w zarządzaniu, które mogło okazać się atutem. Po kilku tygodniach poszukiwań, Monika otrzymała telefon, który zmienił jej życie. Jedna z firm, do której aplikowała, zaprosiła ją na rozmowę kwalifikacyjną. To była renomowana firma, a stanowisko, które oferowano, idealnie wpisywało się w jej umiejętności. Gratuluję, Moniko. Zostałaś zaproszona na rozmowę do naszej firmy, powiedziała rekruterka przez telefon. Monika poczuła mieszankę ekscytacji i stresu. To było dla niej wielkie wyzwanie, po tak długiej przerwie wracała na rynek pracy. Wzięła głęboki oddech i postanowiła, że da z siebie wszystko. Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej były intensywne. Przeglądała informacje o firmie, przypominała sobie dawne umiejętności i starała się opanować stres. W dniu rozmowy, ubrana w elegancki garnitur, poczuła się silna i gotowa na nowe wyzwanie. Rozmowa przebiegła lepiej, niż mogła sobie wyobrazić. Przedstawicielka firmy, pani Agata, była pod wrażeniem jej doświadczenia i zaangażowania. Moniko, widzę, że jesteś osobą ambitną i pełną pasji. Twoje doświadczenie w zarządzaniu jest imponujące, a twoja determinacja jest godna podziwu. Z przyjemnością zaproponuję ci to stanowisko, powiedziała z uśmiechem. Monika nie mogła uwierzyć, że to się dzieje. Została przyjęta do firmy na stanowisko kierownicze, które dawało jej stabilność finansową i nowe wyzwania. Wracając do domu, czuła, że wreszcie jej życie zaczyna nabierać sensu. Udało mi się, mamo. Powiedziała z radością, gdy wróciła do mieszkania swojej matki. Mam pracę. Matka przytuliła ją mocno. Wiedziałam, że ci się uda. Zawsze byłaś niesamowita. Monika, choć szczęśliwa, wiedziała, że to dopiero początek. Praca była tylko jednym z elementów, które musiała poukładać w swoim życiu, ale czuła, że jest na dobrej drodze. Pierwsze miesiące w nowej pracy były dla Moniki wyzwaniem, ale także ogromną szansą na rozwój. Szybko wdrożyła się w obowiązki, zyskując szacunek i uznanie w firmie. Jej przełożona, pani Agata, zauważyła jej zaangażowanie i zaufanie do jej umiejętności rosło z każdym dniem. Moniko, twoje pomysły są świeże i innowacyjne. Widzimy w tobie lidera, powiedziała pewnego dnia podczas spotkania z zarządem. Monika była zadowolona, ale wciąż czuła ciężar odpowiedzialności, szczególnie za Aleksandra. Bycie matką i jednoczesne realizowanie się zawodowo nie było łatwe. Często wracała do domu późnym wieczorem, a Aleksander zasypiał, zanim zdążyła go przytulić. Mamo, czemu wracasz tak późno? Zapytał Aleksander pewnego razu, kiedy czekał na nią, choć powinien już spać. Monika poczuła się winna. Pracuję, kochanie. Robię to dla nas, żebyśmy mieli wszystko, czego potrzebujemy. Tęsknię za tobą, wyszeptał chłopiec, wtulając się w nią. Te słowa trafiły wprost w serce Moniki. Wiedziała, że balansowanie między pracą a macierzyństwem będzie jej największym wyzwaniem, ale obiecała sobie, że zawsze znajdzie czas dla Aleksandra. Kilka lat później Monika osiągnęła wiele sukcesów zawodowych. Została awansowana na wyższe stanowisko i regularnie uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach biznesowych. Podczas jednej z takich konferencji wydarzyło się coś, czego zupełnie się nie spodziewała. Po
Podczas przerwy na kawę, gdy Monika rozmawiała z kolegami z branży, usłyszała znajomy głos za plecami. Odwróciła się i zobaczyła Rafała, który patrzył na nią z niedowierzaniem. Monika? To ty? Zapytał z szokiem w głosie. Nie mogę uwierzyć, jak bardzo się zmieniłaś. Monika uniosła brew, czując mieszaninę emocji od zdziwienia po irytację. Tak, Rafał, to ja, odpowiedziała spokojnie, choć w środku czuła, że dawne rany zaczynają się otwierać. Rafał patrzył na nią, jakby widział ją po raz pierwszy. Wyglądasz zupełnie inaczej. Niesamowicie. Monika uśmiechnęła się delikatnie, choć w jej oczach było chłodne spojrzenie. Lata mijają. Ludzie się zmieniają. Rafał próbował z nią rozmawiać, ale Monika trzymała dystans. Dla niej to spotkanie było jedynie przypomnieniem o przeszłości, którą już dawno zostawiła za sobą. Po konferencji Rafał postanowił skontaktować się z Moniką. Wysłał jej wiadomość, w której zaproponował spotkanie. Moniko, może moglibyśmy porozmawiać? Chciałbym zobaczyć się z tobą i z Aleksandrem. Może spróbujemy odbudować to, co mieliśmy? Napisał. Monika czytała te słowa z niedowierzaniem. Czy naprawdę Rafał sądził, że po wszystkim, co się wydarzyło, może do niej wrócić? Po chwili zastanowienia postanowiła odpowiedzieć. Rafał, możemy się spotkać, ale nie myśl, że wrócę do przeszłości, napisała chłodno. Podczas spotkania Rafał próbował przekonać ją, że zmienił się i że chciałby spróbować naprawić ich relacje. Monika jednak była niewzruszona. Rafał, nie ma powrotu do przeszłości. To, co było, minęło. Teraz liczy się tylko przyszłość moja i Aleksandra. Rafał spuścił wzrok. Wiedział, że przegrał. Monika już dawno zostawiła za sobą ich wspólną historię. Po spotkaniu z Rafałem Monika poczuła ulgę. Wiedziała, że podjęła właściwą decyzję. Jej życie nabrało nowego sensu, była silną, niezależną kobietą, która zbudowała na nowo swoją przyszłość. Była również wspaniałą matką, która z miłością wychowywała Aleksandra. Pewnego wieczoru, siedząc z Aleksandrem przy kolacji, chłopiec zapytał: Mamo, co teraz będziemy robić? Monika uśmiechnęła się do niego. Będziemy żyć pełnią życia, synku. Razem, zawsze razem. I tak właśnie było. Monika, mimo trudności, które spotkała na swojej drodze, wyszła z nich silniejsza. Jej życie nabrało sensu, a ona zrozumiała, że najważniejsze jest to, by być wiernym sobie i zawsze walczyć o swoje szczęście.